Wybraliśmy się z Danielem Siwcem, żeby oglądać nowe tereny inwestycyjne. Dokładnie. Jak to oceniasz? Gorąco. A czy będzie zwrot inwestycji w takim rejonie? Będzie zwrot, chociaż trzeba drogę budować tutaj, na tych skałach. Drogę budować czy drogę wybudować? I to, i to. A jak twoja praca wygląda? Bierzesz kompa, klikasz? Wiesz co, biorę kompa, uzupełniam wszystkie rzeczy aktualne i też odbieram telefony, chociaż dużo osób do mnie nie dzwoni, jak wiesz, jestem na urlopie. Tak może mam kilka telefonów dziennie. Przedsiębiorca w podróży, książka powstanie jakaś u ciebie? Tak, powstaje, kolejna. Nowoczesny deweloper, tam w tym momencie pracuję nad nią intensywnie i myślę, że za parę miesięcy już będzie na rynku. To brzmi dobrze, nie? Pracuję intensywnie nad tą książką. No, trzeba się też, znaczy, ten kto cały czas pracuje, nie ma czasu zarobić pieniędzy, po prostu. I to też jest to, z czym tutaj przyjechałem właśnie, że to jest zatrzymanie się, pomyślenie strategicznie, popatrzenie się w wodę, popatrzenie się w góry i te pomysły powstają. I przyjąłem taki fajny podcast dwa dni temu właśnie a propos doers i thinkers, że my na co dzień jesteśmy doersami, nie? Ale ta funkcja thinkers, że rozkminiamy, myślimy strategicznie, też jest pracą w sumie. I ja jak leżę nad basenem, czy jestem na spacerze, to i tak myślę o tym biznesie. Tak, nie ma takiej opcji, żeby przestać myśleć o tym. Tak samo jak matka nie może przestać myśleć o dzieciach. Ale próbujesz to wyłączać, czy bardziej nie, pozwalasz, żeby się to działo? Nie, to ja po prostu utylizuję to poprzez tego, że leżę na basenie i myślę o tym, ale to nie jest męczące dla mnie. Ja nie traktuję pracy w kategoriach tego, że to jest dla mnie coś, co robię po to, żeby żyć, ale ja bardziej żyję po to, żeby pracować po prostu. A czy nie jest tak, że my byśmy osiągnęli sukcesy jeszcze szybciej, gdybyśmy chcieli opuścić tą drogę robienia. Nie, wiesz, o co mi chodzi? Żeby przeskoczyć to? Żeby przeskoczyć, bo ja lubię to robić. Czyli na przykład ja to wideo mogę komuś zlecić, ale tego nie robię, a mnie to kręci. Ja to kręcę, mi to kręci, że później sobie to montuję. Tak samo ty mógłbyś też, wiesz, że zlecić dalej, ale jednak jest proces, który chcesz robić sam, chcesz się nauczyć tego, dopiero później to oddać. Nie zawsze można zlecić wszystko komuś, kto to zrobi lepiej od ciebie, albo żebyś wiedział, że jak to zrobi. Także nie zawsze da się wszystko zlecić. Na początku trzeba coś umieć, żeby komuś coś oddelegować i wiedzieć, że to ma być zrobione dobrze. Także w przypadku wideo to jest prostsze, bo jest wiele osób, które ma kompetencje wyższe od ciebie, tak? I łatwiej tu kogoś postawić, kto będzie kręcił to wideo i zrobi to lepiej od ciebie prawdopodobnie, tak? Ale nie będzie fanu, nie będzie prędkości, nie będzie luzu, że ja mogę sobie to wideo nagrać kiedy chcę, a nie, tak, że mam gościa, kto za mną idzie na tym wyjeździe. Jest swoim cieniem. Tak, albo że ja projektuję cały wyjazd pod to wideo. Mhm. Wtedy nie ma tego czasu na think, bo to jest robienie produkcji wideo. Dziewczyny, wasza perspektywa, przedsiębiorcy w podróży. A dla mnie to jest kwestia komunikacji. Przecież jeżeli któryś z nas ma dość pracy i chce odpocząć, to po prostu mówi, że na dzisiaj wieczór wyłączamy kamerki i komputerki, tak jak to było wczoraj wieczorem, i po prostu robimy sobie wspólną kolację, czas dla siebie. A oprócz tego, no to dużo fajnych atrakcji, bo na przykład wymyślamy zupełnie inne sposoby spędzania czasu, czyli na przykład pomysł na to, żeby odwiedzić hodowlę, uprawę bananów i zobaczyć, jak to wygląda z punktu widzenia biznesowego tutaj. Bo to nie jest kwestia, że pracujemy cały czas, tylko takimi slotami, na dodatek, jak już pracujemy to intensywnie. Yes! A propos inspiracji, to właśnie chyba to jest jedna z większych rzeczy, oprócz wody. Okej. To Danie, czym się różni twoje inwestowanie od inwestowania tego, które widzisz na rynku? Moje inwestowanie przede wszystkim skupia się na tym, żeby kreować wartość nieruchomości, żeby widzieć tą nieruchomość w sposób inny i żeby patrzeć na nią z perspektywy tego, jaki zysk można wykreować. Przykładem tutaj może być na przykład to, żeby nie jak najtaniej kupić nieruchomość, tylko żeby znaleźć pewien potencjał, czyli na przykład jeżeli to jest mieszkanie, to może być dodatkowy pokój w tym mieszkaniu. Jeżeli to jest działka, to mogą być inne możliwości zabudowy tej działki. To może być, nie wiem, wyburzenie budynku i postawienie tam dwóch, trzech innych, które będą o wiele bardziej chłonne i które dadzą dużo większy zysk inwestorowi na koniec. Żeby zarabiać pieniądze, trzeba też umieć odpoczywać, żeby strategię wymyślać, jak zarabiać, żeby spojrzeć na swój biznes z innej perspektywy całkowicie. No i też tutaj siedzimy przy kawie i gadamy o biznesach, o życiu i każda myśl jest taki klik, cegiełka, układanie całej układanki. Ja myślę, że z tego spotkania wyjdzie jakiś biznes. Że ludzie próbują robić biznes tak na szybko, na krótko.
A czasami tę relację trzeba budować miesiącami, nawet latami, żeby pewnego dnia coś kliknęło, albo w momencie, jak te okazje się pojawiają, to, że można do siebie zadzwonić i to się zadzieje. Tak. Czyli jeśli ja będę miał deal, gdzie potrzebuję kapitału, to będziesz pierwszą osobą, do której zadzwonię, powiem ci o tym dealu, nawet jak on nie będzie z twojej branży. Tak, to ja mogę zorganizować, dowieść go mogę. To jest takim przykładem też nasza relacja, kiedy na początku nasze pierwsze szybkie deale gdzieś tam się nie zazębiały, tak? I, ale nie, że był konflikt, tylko nie było tej płaszczyzny. Tak, że można powiedzieć, nie dopasowaliśmy się do swoich potrzeb w ten sposób, tak? I dopiero za którymś razem, jak żeśmy próbowali coś wspólnie zrobić, to dopiero za którymś razem zazrybiło, dogadaliśmy się i już jakby ta relacja się kształtuje. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Daniel jest autorem książki, Nowoczesny Inwestor, bo my zakładamy, że każdy wie, że napisałeś książkę. Nieprawda. Tak. Napisałeś książkę o inwestowaniu w nieruchomości. W sposób nowoczesny. Dokładnie. Jaki jest tytuł? Nowoczesny Inwestor. Jak skutecznie zarabiać na nieruchomościach. Na pewno trzeba patrzeć na biznes nieruchomościowy z punktu widzenia możliwości, które on daje, a niekoniecznie z trudności, które, nie wiem, że kapitał trzeba mieć dużo wiedzy, trzeba mieć znajomości, trzeba wiedzieć coś. Ja zaczynałem swój biznes od zera, nie mając kapitału, wiedzy, znajomości nikogo i byłem w stanie sam to zdobyć, step by step. I zdobyć kapitał, i zdobyć wiedzę, i zdobyć kontakty. I to samo można wybudować jak każdy inny biznes, jak każde inne doświadczenie w każdej branży. Także jeżeli chcesz inwestować w nieruchomości, to pierwszym krokiem jest zdobycie wiedzy, a wiedza jest teraz dostępna na YouTubie, how to, w internecie. O tym jest wczorajszy vlog, tego jeszcze nie widziałeś. Tak. Wczorajszy vlog jest o tym how to, czyli co wpisujesz w YouTube'a, czy wpisujesz w YouTube'a how to sell more, nie? Tak. A wszystkie odpowiedzi są online, w sieci, w necie, w książkach, ludzie po niej sięgają. Dokładnie. Żeby tylko, znaczy wiedza jest, to jest jedno, ale działanie to jest drugie i to jest ważniejsze niż ta wiedza, bo czasem lepiej działać i bez wiedzy i tę wiedzę zdobywać na podstawie działanie. Doświadczeń, niż cały czas zdobywać wiedzę, cały czas się szkolić i nic z tego nie robić. Czyli wszyscy wiedzą, nie wiem, jak zbudować firmę, zebrali informacje o tym, ale są tak mądrzy, że potrzebują jeszcze dodatkowej wiedzy, po którą idą, a my w tym czasie robimy to. O czym oni się gorzej, mówią. Lepiej, ale do przodu. Ale do przodu. Na koniec dnia, summarum, okej, okay. Na koniec miesiąca, tak. Na koniec dnia, bo to tak. Są różne. Idziemy do przodu i to jest ta różnica. Ja się w pełni zgadzam z tym, co mówisz, bo jak ludzie mówią, no dobra, Osman, masz zasięgi. Nie od zawsze. Nie od zawsze. Wszyscy, ty, ja i wy, rozpoczynaliśmy od zera widzów. Tak. Zera widzów. I to jest ciągłe, krok po kroku budowanie cegiełki dalej. Kojarzysz vlogi, jaki jest jego nesztata? Nie. Casey Neistat. On jest takim bogiem YouTube'a. Ma tam, wiesz, miliardy odsłon. Ja to samo mówi. Pierwszego dnia miałem 0 widzów. Drugiego miałem 15, 30, 40 i tak dalej. I znowu, każdy mój vlog, który robię, zbliża mnie do tego, żeby mieć większe zasięgi. Ja też robię tak, że w każdym vlogu dodaję jakiś mały element inny. Inne ujęcie, inny cut, inny montaż. I się zbliżam do Casey'ego Neistata. Jak ktoś to usłyszał, pomyśli, pogięło Osmana, co w ogóle wygaduje, ale w mojej głowie, w mojej wizji, ja się zbliżam do niego. On oczywiście ucieka, ale ja jestem krok bliżej. Tak. Dalej za innymi. Tak. Co jest fajnego w podróżowaniu z żoną? Masz kogoś, z kim możesz dzielić ten czas i przeżywać różne rzeczy, bo jeżeli byłbym sam, to w tym momencie te wszystkie rzeczy, które się dzieją, przeżywałbym sam i nie mógłbym tego dzielić. Później komuś to opowiadać i przypominać sobie po latach, jak to było kiedyś. No, musieliśmy Daniela przestawić na lewą stronę, bo tam tarliśmy po krawędzi asfaltu. Był moment, w którym podziwiałem, że jeden z znajomych przedsiębiorców ma samochód firmowy, telefon bez limitu, co wtedy jeszcze nie było takim łatwym czymś jak teraz. Praktycznie każdy ma teraz telefon bez limitu, no i mógł sobie łowić ryby cały dzień. I kilka lat później, nie wiem, 1, 2, 3, może 4 lata później, stoję sobie w rzece, w moich portkach wędkarskich, przyjechałem moim nowym samochodem, też Renault, odbieram telefony będąc w tej rzece i mam styl życia Romka. I to jest taki moment, w którym mi się uderzyło to, że wow, to się zadziało. Ale znowu, kilka tam dni, tygodni, miesięcy później, hej, ale to w sumie nie jest dla mnie interesujące, bo zrobiłem to, mam to, koniec. Jedną z większych wartości jest móc podziwiać piękne widoki z przyjaciółmi. Osobami, które rozumieją moje wartości, wasze wartości, nasze wartości są przedsiębiorcze i pozwalają jeszcze lepiej korzystać z całości. O, jak ten tutaj wariat, o tu. Jesteś nowoczesnym inwestorem dzisiaj czy nowoczesnym turystą? Jestem. Fajnie, wartościowo spędzony czas. Tak, dwa w jednym. Head and shoulders.
Sunset. Marcin, to jak byś podsumował ten dzień? Zajebiście. 19:21 local time. Dzień się jeszcze nie skończył. No, to jest nasza miejscowość, tak? Wiem, ja już poznaję.